Hejka, z tej strony Gucio, Grywolucje. Nie byłem w stanie wczoraj zobaczyć State of Play, niestety, tak pobieżnie, gdzieś potem rano zerknąłem. Niestety ogrom pracy związany choćby z ostatnim Klockonem i Warhammerem, ale już nadrabiamy szybciutko, obejrzymy co Sony nam zaprezentowało, chociaż większość z Was już pewnie wie co i jak. Mimo wszystko zerknijmy i zobaczmy wspólnie, co ciekawego nam Japończycy szykują przyszłości. No, oczywiście, jak już też pewnie wiecie, bo media najbardziej chyba podchwyciły temat kontynuacji Ghost of Tsushima, ale do tego za chwilę pewnie dojdziemy. To jest nasz przyjemny Austrobocik, czyli naprawdę udana gra, którą ogarnęło ostatnio Sony. Świetna platformówka. No i widzę, że zaczynają właśnie od pokazu Astrobota. Czyli jakieś nowe levele, czyli na State of Play zapowiadamy DLC, okej. Okay. Hi everyone, I'm Nicolas Doucet, the studio head at Team Asobi. We couldn't be happier with the reception to Astrobot and to see how much joy Astro is bringing to homes all around the world. On behalf of Team Asobi, thank you so much. Now, we still have a few surprises up our sleeves. Today's trailer was a sneak peek at a DLC we'll release later this year at no additional cost. We'll have more to share soon. But for now, let's enjoy the State of Play. Próbujemy się tym cieszyć, co nas czeka. No okej. Listen to me, Burnt One. If you're intending to walk the midnight walk, you better be sure to keep your spark safe and burning. Trochę creepy, ale ma taką dość ciekawą grafikę. There was a monster in the woods. And on you go, like a moth into the burning light. O. Ciekawe te potworki i pewnie ja się będę bał, bo ja jestem strasznie bojaźliwy do takich rzeczy, nawet jeżeli to wygląda w taki sposób, a nie jakoś realistycznie. Na pewno będzie to bardzo duży powiew świeżości, jeżeli chodzi o grafikę. Rzadko raczej się robi gry w takiej stylizacji. I don't remember when it Zobaczymy. Happened. But I remember how I felt. Father told us to hide when they came to our house. Then they took him away. Mother said I couldn't play outside anymore. Everyone had fled. She said the country was sick. But we would be okay. Mother always said monsters didn't exist. I thought they lived under my bed. We were both wrong. They lived inside our heads. Thank you.
Ciekawe. Niby nowe technologie, niby nowocześnie, ale z drugiej strony nie strzelamy, mamy miecz. Bardziej prymitywnie, bo jakieś inne bronie białe. Choć też jakieś świecące, no dobra, więc może z jakąś technologią jednak. Więc ciekawe połączenie. Wygląda niezwykle intrygująco i myślę, że mógłbym coś takiego sprawdzić. Elizas. Jeżeli to nie będzie Souls-like, bo ja fanem Souls-like'ów nie jestem, znaczy szanuję te gry, rozumiem je i wiem, dlaczego mogą się podobać, ale ja po prostu nie mam do nich cierpliwości i... No to nie jest akurat typ rozgrywki, który mi pasuje, no to czemu nie, a to proszę Metro. Kolejna rzecz, która, sorry, nigdy mi nie siadła jakoś, ale... Ale to dlatego bardziej, że klimat jest super w Metro, ale ja po prostu jestem bojaźliwy, jak już wspomniałem. Wszystko, co może być mrok, potwory, to nie dla mnie. No właśnie, przy czymś takim już bym był w drodze do toalety, że tak powiem. Tylko zwróćmy uwagę, że to jest VR, to nie jest normalna część Metro, tylko to jest port VR. To jeszcze bardziej pewnie powodowałoby strach u mnie. Nie wiem, nie gram w gry VR-owe, zdecydowanie jakoś nie mam sprzętu, ale w ogóle jakoś nigdy mnie to nie kusiło, nie ciągnie mnie do tego w ogóle, żeby sprawdzić, chociaż nawet miałem taką okazję. Już po prostu to odpuszczam. Long ago, you humans slaughtered each other until the whole world lay in ruins. And yet, you have been granted another chance in Auroria. It must be the will of your beloved mother goddess. However, I still have no trust in your kind. Kolejna gra, która wygląda bardzo, bardzo kusząco, jeżeli chodzi o tą całą stylistykę, o ten klimat, który się wylewa z tego ekranu, takiego fajnego fantazy. A jest to też kolejna gra, która wydaje mi się, że będzie Souls-like'iem i znowu się odbije, cholera jasna, i nie spróbuję, no. Znowu chyba przesadzamy troszeczkę w drugą stronę, bo jak było swego czasu mało Souls-like'owych gier, to teraz mam wrażenie, że wychodzi po prostu jak grzyby po deszczu. Obym się mylił, ale... Archeage, a to nie było też jakieś MMO? Archeage? Chyba, że to jest jednak MMO właśnie, bo było coś takiego, Archeage, no. Nie pamiętam, muszę sprawdzić, że chyba było takie MMO, to może to jest jednak MMO, no to wtedy mógłbym spróbować, okej. Okay. A tu mamy, proszę, Palworld, czyli gra, w którą też trochę pograłem. I nawet była wciągająca przez dwa wieczory, ale potem mi się szybko jakoś znudziło. Zobaczymy, co tutaj wymyślili. Pewnie jakiś dodatek. Thanks to Pocket Pair for that new look at Palworld, an incredible open-world survival game that's launching today on the PlayStation 5 console.
We have a few more games with breaking news today. Starting with the return of two beloved RPGs from the original PlayStation. Dobra, Palworld mnie nie kręci, więc to jakoś mnie tutaj nie kopnęło. O! Jak retro. Jak mi to przypomina gry Golden Sun. Ja cię kręcę z Game Boya. I jeszcze taki JRPG. Takie gry na przykład bardzo lubię i kręci mnie to, więc czemu nie? Lunar Remastered Collection comes to PS5 and PS4 in spring 2025. Bomba. Jak będzie czas, to czemu nie? Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge. First, the Radical Reptiles DLC, which adds Mondo Gecko and Mona Lisa. To też jest całkiem niezła gra, jeżeli ktoś lubi oczywiście tego typu tematykę. Ja to pamiętam i w tą, która wyszła ostatnio, też grałem, ale bardziej grałem kiedyś na Pegasusie. Tak, w podrobionym SNESie. W coś tego typu i to prawie, że przeszedłem. Miało to swój klimat. Ale generalnie jakoś tak żółwie ninja mnie nie kręcą. A to proszę, Shibuya, więc wracamy znowu do czegoś japońskiego. I proszę, to jest nasz pan czarny. Jak nie pamiętam, jak on się nazywał, on jest Sonika oczywiście. And yes, you heard right. Keanu Reeves is joining Sonic X Shadow Generations as part of the upcoming Sonic the Hedgehog. Jeszcze proszę. This update Keanu Reeves, ale nam się chłopak rozpycha po grach, nie? And arrives December 12th. The Sonic the Hedgehog 3 movie pack is included in the Digital Deluxe Edition, which lets you play the game 3 days ahead of its October 25th release date. Ale może być fajna. Ja lubię Soniki, ja przede wszystkim lubię prędkość i zawsze wyścigi, więc dla mnie bomba, jeżeli dostaję kolejnego Sonika, który dużo, jakby nie patrzeć, bazuje na prędkości. A to chyba kolejny JRPG. Hello, State of Prey. I'm Sakaguchi, producer of Fantasia Neo Dimension. 手作りのジオラマを使ったファンタジアネオディメンジョン150も作りました。そしてランダムエンカウントを貯めていっぺんに戦ったりスキルの起動を操作したりと短式バトルにも新要素を盛り込んでいます。音楽はファイナルファンタジーシリーズで共に歩んでいます。ファイナルファンタジーシリーズで共に歩んでいます。2024年12月5日発売9chyba? Albo 8, 9? プレイしていただけたらと。Ale jednocześnie jest nowe i jest bardziej nowoczesne, więc intryguje mnie to, intryguje mnie, ale ja chyba w ogóle lubię takie japońskie gry. Dragon Age, nowy, no nie wiem, mam tutaj nadzieję. Hej Plyon, jeżeli oglądasz, że będziemy mogli to dla was zrecenzować. Jak zawsze, szczerze i brutalnie, jeśli będzie trzeba, ale kto wie, może gra pozytywnie zaskoczy. No zobaczmy, co tutaj pokażą. Staram się mieć otwarty umysł, pomimo że inkwizycja mnie fatalnie, okropnie wymęczyła. Rook, you made it. Good. Wouldn't miss it. We have unfinished business with that dragon. We've tracked it to a ruined tower nearby. That lair is a death trap. We need to lure her out to have any chance. So we challenge her, draw the dragon out into the open, then attack. Just you and me now. Taka dziwna muzyka, taka nie do końca mi tu pasująca, ale dobra, to jest akurat pierdoła. Everyone, get ready. Wardens, ready ballistas. Wait for it. Come on. Come on. Detachment! Flank on the walls! Let go! Ogólnie słyszałem, że nie można zarządzać już jakby swoimi towarzyszami. Steruje się raczej jednym bohaterem wybranym. Oni sobie tam działają na własną rękę.
Jeśli to prawda, no to może trochę dziwnie, a może z drugiej strony wcale nie, bo będziemy mogli się skupić na tym, co my faktycznie robimy. Ja nigdy nie lubiłem aż tak tego elementu, przyznaję. Jedyne, gdzie to naprawdę tak mocno robiłem, to było Full Spectrum Warrior, była taka stara gra wojenna. To tam mi się fajnie drużyną zarządzało. A jakoś w tych Dragon Age'ach tam niespecjalnie. Chociaż nie, no coś tutaj jest, co można wybrać, więc chyba nie jest jednak tak źle. Na przekór moim słowom. A może mówili o tym, że nie będzie tej mapy taktycznej, już mi się miesza za dużo tych wszystkich informacji. Anyway, jedynkę Dragon Age'a lubię i to było bardziej RPG-owe. Dwójka była bardziej korytarzowa i już nastawiona trochę na akcję. I to może być niepopularna opinia, podobało mi się to bardziej aniżeli jedynka. Wiem, że wtedy to nie zrobiło najlepszego wrażenia na graczach. Dzisiaj być może spoglądają na ten tytuł inaczej, ale dwójkę naprawdę przeszedłem w zasadzie jednym ciągiem i może po prostu ja wolę bardziej akcję. Więc to, że Dragon Age nowy idzie też bardziej w stronę akcji, być może bardziej w stronę korytarzowości, nie ma otwartego świata rozleczonego jak Inkwizycja, to może nawet dobrze, bo Inkwizycja mnie tak wynudziła, była tak koszmarnie nudna, że ja nie byłem w stanie ukończyć. Ja miałem kilka podejść, ja tą Inkwizycję mam na PC-cie, na konsoli jednej, drugiej. Ja po prostu próbowałem wiele razy. Nie daję rady. Ja odpadam po chwili. Ja nie wiem, czy ja tam dobiłem do 10 levela, czy 15. No ciężko jest mi z Inkwizycją, dlatego mam nadzieję tutaj, że pójdzie znacznie, znacznie lepiej. No jest dużo akcji, no nie da się ukryć. Nie, ja bym chciał dać szansę tej grze, nie skreślam jej po tych trailerach, po innych różnych rzeczach, nie skreślam jej też po elementach tęczowych, które jakżeby inaczej musiały być tam wepchnięte. Już niech mają, ale zobaczymy, może akurat jakoś to mimo wszystko siądzie. Zobaczymy. Nie krytykuję. Nie pochwalam na razie. Pewna neutralność. Wyjdzie w praniu. The FBC's research department set up a facility. The lake house. If I had any clue what was waiting for us in there, I would have just kept on driving. Wygląda jak kolejna straszna gra, którą będę się bał uruchomić. Haha, jakżeby inaczej, dziękuję, ja już na pewno to nie zagram. Ja wam kiedyś opowiem tą historię, to jest porąbana, ale możecie mnie rzucić w środku nocy do takiego budynku na żywo. Przejdę z wielkim uśmiechem na twarzy, możecie mnie wrzucić w apokalipsę zombie na żywo, pewnie też przejdę z uśmiechem na twarzy. Horrory, filmy? Spoko. Dajcie mi straszną grę, choć trochę straszną, leżę i kwiczę. Nie wiem, czemu tak mam. Próbowałem to zwalczać, ale ciężko. Alan Wake 2. Lake House. Czyli jakiś magiczny zapewne dodatek do Alana Wake'a. No to ja odpadam niestety. To myślę, że ktoś inny z redakcji ogra takie straszne rzeczy. Ktoś, kto ma większy jaj po prostu niż ja. Klaudia? Nie zdradzam jeszcze nic. Okay, kolejna VR-owa gra, czyli znów nie dla mnie. Coś to jest. O, i to jest ciekawe, bo jeżeli to jest na VR 2 i macie osobno te kontrolerki w rękach, będziecie mogli zrobić tak, tak, rozjechać się, ale mieć tylko przed sobą, no to rzeczywiście bardzo fajny i praktyczny pomysł, który można byłoby wykorzystać. Mam nadzieję, że tak będzie to działało. Ogólnie trochę porąbana gra, cokolwiek to jest. Cholera, i akurat to bym mógł spróbować, gdybym miał VR. Czemu kurde nie, może załatwimy sobie tego VR-a. Hitman, no proszę. No to Hitman to jest bardzo fajna gra i VR-owy. No, mógłbym spróbować coś takiego. O, już wiem, co to jest. Nostalgia. Tak.
Być może wielu z młodszych graczy tego nie pamięta, ale to była bardzo dobra gra. Agony. I o dziwo tej się nie bałem. Czyli pojawia się remaster Legacy of Kain, a niekoniecznie remake, szkoda. Być może ta gra zasłużyła na remake, ale jeżeli będziemy w stanie ją odpalić tak na dzisiejszym sprzęcie, to dlaczego nie? Dla mnie spoko. Bo to jest naprawdę tytuł godny uwagi. Chociaż zobaczymy, jak się gameplay zestarzało przez tyle lat. No to wiecie, no, nostalgia, różowe okulary. Może być różnie. Fajnie. Legacy of Kain Soul Reaver 1 and 2 Remastered arrives December 10th, celebrating the 25th anniversary of the first game's release. You sure we can't do the same? Games from the original PlayStation era also inspired Fear the Spotlight from Blumhouse Games. It brings atmospheric polygonal scares to PS5 and PS4 on October 22nd. Nawet jeśli to będzie w takiej grafice, wierzcie mi, że ja się będę bał, więc znowu odpadam, cholera jasna. Ale najlepsze jest to, że mnie kusi zawsze, żeby zagrać w coś strasznego. Ja potem odpadam po 10-15 minutach i nie wytrzymuję tego psychicznie, ale... Ale kusi mnie, żeby robić coś właśnie. To by było jest strach. Jakie to sympatyczne. Myślę, moje narzeczone i robienie ogródka. Unique creatures, a peculiar cast of characters, and also allows you to invite other players to visit your island. Towers of Agazba launches into early access this November. Up next, Epic Games brings a split-screen mode to LEGO Fortnite this October. This feature enables friends and family to explore the world and build villages together while playing on the same PS5. Nie wiem, jakoś LEGO lubię chyba bardziej na żywo niż takich grach. Chyba to są tematyczne LEGO gry. LEGO Władca Pierścieni, to spoko. Controller arrives later this year with pre-order starting October 3rd. Visit PlayStation blog for more details. Proszę, że tak tu zerkam, ale cały czas tak. Next, it's 1 vs 1000 in Dynasty Warriors Origins. O, Dynasty Warriors. Grałem raz w jedną część. Jako odmóżdżacz, bardzo fajne. Wpadasz w chmary wrogów, po prostu rozwalasz, jak leci. Japończycy się tu nie pierdzielą. Niekoniecznie realistyczne, ale czy zawsze wszystko musi być realistyczne? Nie musi. Więc czemu nie? Dawno nie grałem w Dynasty Warriors, już nie pamiętam, jaka to była część. Stara na pewno. Wielkie, nierealistyczne bitwy, jak żeś to pamiętam. You claim to strive for justice, but have no way to achieve it. Tearing down the system without providing an alternative is mere wanton destruction. Na pewno takie gry są bardzo efektowne. Been cast. All that remains is to see this through. Nie aż z takim zapałem, ale sprawdziłbym to. Lubię czasem po prostu posiekać i bez jakby, wiecie, zastanawiania się. So, Captain, what's your team been getting up to?
The guild gave special assignments to some of the other units from the expedition, mine included. This forest is amazing. Nie bym tego powiedzieć, ale ma, to ma taką kapkomową grafikę, że po prostu moglibyście mi pokazać jakąś grę, która wygląda w określony sposób, i strzeliłbym, że robił to kapką. A to mi przypomina Monster Huntera, ale oczywiście nie jestem pewien w tym wypadku, ale patrząc na te bronie gigantyczne, wielkie potwory, brak jakiegoś interfejsu, no to musi być Monster Hunter. Jak nigdy nie byłem fanem takich gier, to ten ostatni Monster Hunter World chyba, no to pograłem trochę i przyznam szczerze, że było to całkiem przyjemne doświadczenie. Więc czemu by i nie tutaj dać temu szansę? Ma fajny klimat ta gra. Proszę, można było wykorzystać otoczenie. Nie wiem, czy to było skryptowane, ale wyglądało to fajnie. Można było zrzucić to wszystko na tego potwora. Minikoty. Ta laska w okularach przypomina mi jakąś polską aktorkę. Nie pamiętam, jak ona się nazywa, gra w Anecie Singli, główną bohaterkę. Jeszcze nie mam nic przeciwko niej. Będą kobiety, proszę bardzo. Cyberpunka przyszedł dziewczyną, a nie jako V, a nie jako chłopakiem, ale zastanawiam się, na ile to jest faktycznie jakaś sensowna wizja artystyczna, a na ile wymuszanie trochę, bo wszędzie teraz musi się po prostu pojawiać więcej, bo jest taki trend i nie oszukujmy się, że jest inaczej. A spoko. Chociaż lubię wybór na przykład, bo ja jako chłopak wolę częściej grać chłopakiem, ale są takie gry, gdzie na przykład jak Horizon Zero Dawn, że spoko. Jakoś to pasuje, na przykład łuczniczki jakoś wolę kobiety. Dobra. Parę zbędnych według mnie pierdół.皆さんこんにちは。モンスターハンター・ワイルズプロデューサーの地元です。本作の発売日が2025年2月28日、世界同日発売に決定いたしました。本日より順次予約を開始しますので、ぜひご予約いただければと思います。プレイステーションストアでご予約いただいた方限定の特典として、プレイステーション5でご覧いただける。デジタルミラーコードをご用意します。これでも別にプレイステーション2024 Właśnie, nawet nie kupiłem preorderu MotoGP nigdy, chociaż kocham tę grę i jestem, spędzam z nim całe życie tak naprawdę. I całe szczęście. Dobra, to kolejna gra, którą mógłbym spokojnie powiedzieć, że czemu nie, chętnie bym sprawdził. O, a to już w ogóle, uwielbiam gry z serii LEGO, a jeszcze w świecie Horizona, kiedy to ogłosili, to było super. To idę w ciemno też. Na śmieszno, fajna historia przecież. Kurde. Coś się radośnie od razu zrobiło. Nail it! Blue roller thing. That snazzy costumes, like the Shadow Stalwart outfit. This, I don't know what that is. That? Swoją drogą, to jest fajny pomysł, nie? Że sięgnięto nie po filmy, animacje, bajki i tak dalej, tylko sięgnięto po grę i przerobiono ją na Lego. Więc bardzo fajny pomysł i Horizon Adventures idę w ciemno. Bardzo chętnie. Hi everyone, I'm Kristen Zatani. We are so excited for everyone to get their hands on Lego Horizon Adventures when it launches on November 14th.
and Aloy has more good news on the horizon. Wcale tak nie za niedługo. A to już wiem, co to jest i to uważam za totalny idiotyzm. Remasterowanie, pierdzielić to, co ona teraz tutaj gada. Okej. Horizon 1 wygląda wystarczająco dobrze nadal, żeby nie zaprzątać sobie tym głowy. Według mnie to jest marnowanie zasobów, sił, funduszy, środków i wszystkiego innego, bo uważam, że jest dużo, wiele lepszych gier, którymi Sony powinno się zająć. Days Gone 2 niech będzie. Jest dużo lepszych produkcji, które zasługuje na remaster, ale nie tak świeża gra, która nadal wygląda bardzo, bardzo ładnie. Bez sensu kompletnie. Bez sensu. LEGO Horizon? Tak! Horizon Remaster? Nie! Nie kupujcie tego, może zrozumieją, ale i tak wiele osób jest. No może jeżeli nikt nigdy nie grał i to będzie pierwszy raz, no to jeszcze mogę to zrozumieć, ale to i tak. A new photo mode lets players set up the perfect picture with your choice of poses, expressions and filters. Okay. Jak Stellar Blade, chwalę, bo to jest naprawdę dobra gra. And Stellar Blade's original soundtrack featuring over 180 songs. Wow, photo mode, nie? Okay. Fascynujące. But that's not all. By the way, ile z was, jestem ciekaw, robi zdjęcia faktycznie w grach? Ja czasem muszę, oczywiście, do recenzji czy coś, ale tak generalnie sam z siebie nigdy nie potrzebuję, jakoś zawsze te photo mode omijam. O, ale tu fajne akurat ogłoszenie, że gdzieś to jest połączone z Nier Automata, bo te światy do siebie bardzo pasują, więc to jest spoko. First, your monthly games for October are WWE 2K24, Dead Space, and Doki Doki Literature Club Plus. These will be available to all PlayStation Plus members starting October 1st. Nie wiem, co to jest. Meanwhile, our library of PlayStation Classics continues to grow, with two more fan favorites from the original PlayStation arriving later this year. Blood Omen, Legacy of Kain, and Capcom's Dino Crisis. O, Dino Crisis, proszę, da się coś zremasterować? Albo zrobić remake? Jesus, to była też dobra gra. Critically acclaimed PS5 hit The Last of Us Part 1 to the PlayStation Plus game catalog this Thursday. Powoli nam się kończy. State of Play. Czekam na to, na co czekam! Ghost of Yotei? Szkoda, nie zapamiętamy, że... A, nowe kolorki pewnie PS Pro. PS5 Pro. Zielony całkiem intrygujący. Na pewno moja narzeczona już to idzie, bo ona uwielbia tego typu barwy. Nie do PS Pro, po prostu do zwykłych piątek, tylko pewnie tych slimek. Takie ładne. Hi everyone, I'm Mark Cerny. We recently revealed the newest addition to the PlayStation 5 family, PS5 Pro, alongside several games showcasing the superior frame rates and improved graphics that the new console makes possible. With PS5 Pro, developers have access to three key improvements: an upgraded GPU, advanced ray tracing, and AI-driven upscaling that combine to bring developers closer to realizing their unique vision. We're excited for players to get their hands on play. Przepraszam, fajnie, że jesteście podekscytowani, ale uważam, że PS Pro w takiej formie, jakiej zostało to zaprezentowane. Okej, okay, lepsza moc, super, wydajniejsza, ładniejsza dzięki temu, bo mocniejsze GPU, być może, fajnie, niech te gry lepiej chodzą. Pewnie wiele gier, które miało problem z utrzymaniem 30 klatek, będą teraz działały lepiej. Fantastycznie, ale ja pierdzielę, za tą cenę, bez napędu, ja jakoś nie mogę przeboleć tej informacji, no nie wiem, głupio to zrobili. Żeby to chociaż był wybór, napęd chociaż na premierę, ale to i tak,
ta cena nie jestem przekonany. A nadal komputer, który posiadam, wychodzi na to, że jest mocniejszy niż PS5 Pro. No fakt, nie zagram tam we wszystko z Sony, ale no... Zobaczymy, ale to mnie na razie po prostu nie klepie takie coś. No na przykład faktycznie więcej mocy do tego finala, który był teraz przed sekundą pokazany, mogłoby się przydać. Gran Turismo 7, ja pierdzielę, chodzi perfekcyjnie, już na zwykłym PS5 nie widzę powodu. Natomiast, czy ten Jedi tak samo. Natomiast faktycznie w trybie jakości Final Fantasy VII Rebirth działa tak tyle o ile, znaczy dobrze w miarę, ale zdarzają się tam jakieś przycięcia i spowolnienia. Więc w tym wypadku rzeczywiście mocniejsza konsola ma sens, ale w wypadku tych gier w większości, które są tu pokazywane, nie. Przecież to wszystko chodzi perfekcyjnie na zwykłej piątce. Bo zobaczymy parę więcej detali na jakieś, nie wiem, liści, odbić więcej, na które nikt nie zwraca uwagi, bo jest zajęty rozgrywką. Dalej się nie umiem do tego przekonać. Trzeba byłoby to grubiej przeanalizować i być może się tym zajmiemy, ale... O, i chyba jest to, na co czekałem najbardziej, bo ja się dowiedziałem, że to jest, ale tego zwiastunu jeszcze nie oglądałem, ale już widzę, że to jest to. We are beyond the edge of Japan. People come north to disappear. Jest. 100 lat później, proszę państwa, ale jest to mianowane kontynuacją. You are hunting. And now every Ronin here is after you. Still think you're the hunter? Czyż by było po panu? Jest i góra, o której mowa w nazwie gry Yotei. Ona się inaczej nazywała. O, już mi się to miesza, ale ta góra jest faktycznie powiem, autentyczna. O czym myślę, że to jest najgorsze, co mogło się teraz przydarzyć Ubisoftowi i Assassin's Creed Shadows. Nie wspomnę o tym, że wycofali się z pokazu w Japonii, bo się pewnie boją pokazać, wiecie kogo, Jaskiego. I mało tego, ogłosili, że data premiery jest przesuwana, bo muszą doszlifować niby parę rzeczy, ale ja myślę, że oni po prostu srają dupą, przecież jak to wyjdzie, to nikt na to ich... Wiecie, jakie gówno, nie spojrzy. Także... Japoni na pewno swoją grą nie kupią. A to... Myślę, że tak. Poza tym... Żeby była jasność, wygląda na to, że ta nasza bohaterka nie jest samurajem, to jest tylko łowczynią, więc już inaczej to brzmi, bo... Oczywiście w tamtym okresie kobieta samuraj, no to usłyszałem od znajomego, że... Jest to średnio. Tu bym się zgodził, rzeczywiście nie do końca by to pasowało, ale tutaj akurat chyba wybrnęli z tego i ona samurajem nie jest, a jedynie właśnie łowczynią, czyli już jest trochę inaczej
Myślę, że wtedy łatwiej na to przymknąć oko. Oczywiście sama bohaterka jako płeć nie przeszkadza, to już o tym mówiłem. Będę tęsknił za Sakaim na pewno, bo się z nim zżyłem, uwielbiam Ghost of Tsushima. Ta gra, ta na środku ekranu, Ghost of Yotei, jest tym, na co czekam z tego zestawienia najbardziej zdecydowanie. Cała reszta w zasadzie już teraz może nie istnieć, to jest... No i thanks for watching. My też bardzo dziękujemy. Ja wam bardzo dziękuję, więc już znacie mniej więcej nasze zdanie, na co się nastawiamy. Oczywiście co do tych strasznych gier, to myślę, że zajmie się tym na Grywolucjach ktoś zupełnie inny, bo ja po prostu nie dam rady. Ale no tak, no czekam najbardziej oczywiście na kontynuację Ghost of Tsushima. Tą jedynkę grało mi się fantastycznie. Dobrze wręcz. No, dajcie znać, co wam się najbardziej podobało, co wam najbardziej przypadło do gustu. W zasadzie tyle, no. Myślę, że na tym możemy zakończyć. Do następnego. Ja muszę iść w końcu odpocząć, jak popadam. Trzymajcie się ciepło, cześć.